Dobra, wsiadaj, Piotrek, bo mi jest zimno. Mayday, mayday. Przyjęłam już propozycję uratowania jakiegoś człowieka. Jedziemy. To jest dzwonił reżyser. Woo, bitches! Kurwa, gdzie jest jedynka? Proszę pana, gdzie jest jedynka? We are the champions! Dobra, to zaraz to już co ustawimy, tylko... Muszę się rozśpiewać! A będziesz śpiewać, no? Nie. Aha. No, no ja weź. Się, nie. Ale dlaczego nie? Bo ja brzydko śpiewam i mnie gardło boli, wiesz? No, żenada. Słuchaj. No. Czemu oni nas w sumie nie zapytali? Ile my ważymy wspólnie? Myślisz, że są jakieś ograniczenia? No ile nie, ważysz? No, ale linkę trzeba wyważyć. No chodź, chodź, chodź. Zapraszamy was na wyjątkowy wywiad z tobą. Dokładnie tak samo wyjątkowy jak na tobie. Będzie bez ograniczeń. O, to tobą. Ja nie patrzę w go. Ja się tobą nie boję. Ja też nie. Jesteśmy w garderobie, to jest takie miejsce, moja w którym... Moja żona Zofia. Ładnie to się przywitaj. Potem. Chodź tutaj. Daj buziaczka, daj buziaczka. Pani, znajdujemy się w mojej garderobie. Ja wiem, że ja wyglądam na osobę wymagającą. Natomiast zupełnie jakby... zupełnie jakby mój rider o tym w ogóle nie świadczy. Jestem bardzo... taką osobą, która... ja wiem, Grabari, że lubisz podtrzymać to was, ale zaraz opowiem o tym. To ewentualnie sobie dogramy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra. Jak mam to trzymać? Jak myślicie? Czy położyć? Tak? A no właśnie, to się product place. Dla ciebie to jest taka zupełnie nowa sytuacja, bo zawsze... Ale przepaliłeś, co? Byłam na urlopie.